Halo, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj taki specjalny odcinek. Amy powiedział, wejdź, zagraj z moimi widzami, zobacz, moi widzowie są super. No, a tak naprawdę to będzie taki gwiazdka, rozpierdol gwiazdka, tak to będzie się nazywać. No kurwa, no, czasem tak się dzieje. No, więc tam elo, elo, Amy sobie streamuje, tutaj gram z widzami, zaraz też z nimi pogadamy. Dobra, dobra, no to przechodzimy do gierki w takim dobra, razie. No to ja się wyciszam w takim razie, jak coś to pytaj po prostu. Luźna łyda. Dobra, jesteśmy w grze SCP Tajne Laboratorium. Wow, pierwsze co znajduję to karabin maszynowy, doskonale. To tak, musimy pamiętać, że widzowie Abiego to dzicz. Co tu się dzieje? Ej, mikrofon mi nie działa. Boże, ty nie gadaj, że mi mikrofon w grze nie działa. Jakim prawem w ogóle? Halo! No nie wierzę, mikrofon mi nie działa. Ej, ej, z jakiegoś powodu mikrofon mi nie działa w grze, no to jest najsmutniejsza rzecz ever, nie wiem czemu. Jak to ci nie działa mikrofon? Nie działa, nagle przestał działać, o co chodzi, czemu nie działa? No nie wiem, no, no. No może przez tego VR-a, weź, może zmienił ci się mikrofon podstawowy w Windowsie. Poczekaj, idę odłączyć się. Bo to w Windowsie bierze mikrofon z Windowsa. Sprawdź sobie w Windowsie, czy masz ten. Trochę szalone. Halo, halo, o, od razu zadziało. Halo, słyszysz mnie? Słyszysz mnie? Tak. Oskar, słyszysz mnie? No to super, tak. Oskar. Abby powiedział, że jesteś jego ulubionym widzem, to prawda? Tak. No i super, dobra, idziemy, chodź, musimy zabijać naukowców, gdzie oni są? Prowadź mnie do naukowców, szybciutko. Dobra. No, idziemy naukowców pozabijać. Pamiętaj moje słowa. Pyk, pu, pu, piu, tak to jest, się nazywa. Załatwimy tych naukowców lamusów. Gdzie oni są tylko? Widziałem w UC-cie. Widziałeś naukowców w UC-cie? Naukowcy, gdzie jesteście? Muszę z wami pogadać pilnie. Gdzie są ci naukowcy, ja się pytam. No bez jaj, na chwilę poszedłem tylko odłączyć parę rzeczy i naukowcy sobie poszli. Gdzie oni są, ja się pytam. Ja tutaj w sprawach biznesowych przyszedłem. Nie, no nie wiem, ci naukowcy to chyba jacyś pijani dzisiaj, gdzie oni są? Oskar, Oskar, no mój najlepszy przyjacielu i ulubiony widzu Abiego. Gdzie są naukowcy, ja się pytam. O, kogo my tu mamy? No, Michuksa. Witaj Michuksie XD, co tam u ciebie? Czemu nie mówisz przez mikrofon? Michuks XD, weź coś powiedz. Michuks. O, siemano, Harry Potter nawet przyszedł. Siemanko, Harry Potterze, co tam u ciebie? No, powiedz coś ciekawego, bo tylko Oskar daje cokolwiek mówi. Czemu nie chcesz nic powiedzieć? No powiedz coś takiego. Słyszałem, że ciebie też Abby bardzo lubi. No. Uuu, co to jest? Pierwszy raz widzę takie cacko. To jest ten protonowy niszczyciel. Uuu, mikro HG, no to wygląda zarąbiście, elegancko. A patrzcie co mam, pistolet znalazłem, ale nie udało mi się zabić żadnego naukowca, bo nie wiem co się z nimi stało. Ej, tam coś mignęło. O nie, uciekajcie, to SCP, szybko, wycofać się. O nie, tylko nie SCP, musicie mnie zaprowadzić do wyjścia, szybko prowadźcie mnie, macie mnie uratować. Spokojnie, uspokój się. Nie, panikuję. Ej, ale wiesz jak lamusiarsko, Abby? Mam pistolet, a nie zabiłem żadnego naukowca, to jest najbardziej żenująca rozgrywka ever. No, no, jaka szkoda. Ej, a w ogóle wiesz co się dowiedziałem, Abby? Chyba wszyscy umrzemy. Poznałem twojego ulubionego tego widza, że to jest Oskar. Twój ulubiony. No, twój ulubiony Oskar. Ej, dlaczego Sosna u ciebie słyszę podwójnie, tak jakby? Powiedz coś, Sosna. Sosna, coś powiedz. Ej, słyszałem jakby podwójnie, co nie? U siebie słyszałem, u Sosny. No, Abby, w każdym razie, poznałem twojego ulubionego widza Oskara, no. To nieźle. No, powiedziała, właśnie powiedziałem mu, że jesteś jego ulubieńcem. No, raz wam mu przekazałem. Poznałem też już Harry Pottera, poznałem już. Michała XD poznałem. No, dużo osób poznałem, tylko wyobraź sobie. Ej, powiedz mi tak z ciekawości, czemu plaga Sosna nie zamienia nikogo? Nie wiem, no bo oszczędza się. Czemu ona nic ci nie robi, ta plaga Sosna, o co chodzi? Nie wiem. Jak chcesz umrzeć, to powiedz to. Ale nie, ja, czemu tobie nie robi krzywdy, to mnie bardziej ciekawi, co nie? No. Sosna, atakuj Abiego! Atakuj Abiego, nie mnie! Abiego atakuj! Bierz Abiego! To jest Harry Potter, gdzie jest Abby? Szybko, szukaj Abiego! No, atakuj Abiego, czemu on chce mi zrobić krzywdy, Harry Potter? Nie mam pojęcia, dziwna ta rozgrywka z widzami Abiego jest, co nie? Mówisz Harry Potter, że ty jesteś jednym z ulubieńców Abiego, dobrze wiedzieć w takim razie. No.
No, dobrze wiedzieć, ja się boję tutaj w ogóle was, co wy tu chcecie ode mnie? Siu, widzieliście jaki parkour zrobiłem? Dobry jestem, co nie? No, ej, no Sosta, weź za to, ej, biegła, nie mnie. Byłaś taka przyjazna, teraz chcesz mnie zabić? Nie bądź taka, no. No Sosta, no. Co tam, co mówisz? Strasznie ciężko cię rozumieć w ogóle. Ej, naukowiec, nie, sąsiad Harry Potter zabił mnie. Boże, ten, ej, jeden z moich widzów po prostu mnie rozstrzelał. Harry Potter rozstrzelał mnie, będąc CIA, ja byłem personelem klasy D, to jest smutne. O nie, najgorzej. No, chyba jakieś baniksy się tu posypią, ale tak mi się wydaje. Ale robił to z zimną krwią? Po prostu no z zimną krwią! Rozstrzelał, czy zrobił to przypadkiem? Nie, no z zimną krwią, normalnie w świecie wycelował we mnie i bu, 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 Harry Potter mnie rozstrzelał. No, a byłem klasą D, to jest nieludzkie zachowanie no, tak, w ogóle. No. To jest jak w ogóle jakim prawem? Byłem personelem klasy D, tylko się trzymałem koło niego. A myślałem, że on ciebie lubi, czy co? A widać, chyba chce jakiegoś baniksa tutaj oberwać, naprawdę. No, wziął mnie i kwaśne jabłko mnie rozerwał. No, naprawdę, AB, słyszałeś? Gdzie jest AB? Gdzie jest AB? No, naprawdę, rozerwał. A tu jesteś, AB. Rozerwał mnie z zimną krwią, zero oszczędności, AB. Zero. Po prostu. Ale zrobił to specjalnie, czy? No, z premedytacją zrobił to. Mówię ci. Kurczę, Harry Potter. Ja nie wiem, nie widziałem tego. No ale mówię ci, no normalnie w szczycie ja byłem klasą D, a on mnie zabił. No jak w ogóle mógł śmiał to zrobić? No jak Perez jako C? Halo, nie, jak po prostu przed cię zabił? No niech się nauczy, nie wiem co chciał osiągnąć, ale no zastrzelił mnie jak strzelił i mi było strasznie smutno. No mogę go zbanować, jeśli chcesz. Chyba nie ma... go zbanował? No chyba nie masz wyboru, no nie możesz przecież mieć ludzi, którzy zabijają Bladeusza, co nie? I mówisz, że to zrobił Harry Potter. Tak, Harry Potter to zrobił. Z premedytacją mnie zastrzelił. Ale nie wiem, czy on nie wyszedł z serwera. No i słusznie. Za taką zniewagę to powinien wyjść, no. No nie, bladim. No i bardzo dobrze, króciutko. Nie, nie, spokojnie. Spokojnie, już jestem. Tylko mówiłem AB-mu o tym, żeby zbanował Harry Pottera, bo z premedytacją mnie zabił. No. Wycisz się. No właśnie, się pytałem, jak tam Maciek? Maciek? Który Maciek? Maciek XD? A, Maciek z tego! A, o tego Macieka! Macieka chodzi. Niestety nie żyje. Znaczy nie wiemy, czy nie żyje, ale nie wiadomo gdzie jest, bo ogólnie rzecz biorąc. Więc możemy podejrzewać, że nie żyje. Ej! Dobra, strzelamy do tych lamusów z Wąchocka! Dawać, rozstrzelać ich! Tak jak was uczyłem, dawajcie! Atak z zaskoczenia! Dawaj, strzelać do nich! Dawajcie, rozstrzelać ich! Na daleko, oni mają gorsze broń, daleko. No, dawajcie, rozstrzelamy tych lamusów z Wąchocka. Nie mają jak uciec, więc tutaj króciutko piłka. Otworzę to. Dobra, chleb z masłem orzechowym, otwieraj te drzwi i lecimy na nich. Gdzie oni są, te lamusy z Wąchocka? Mamy ich? Pamiętajcie, trzymać szyk bojowy. Cholera, są tam na górze chyba. Dobra, rozłożyć tarcze obronne, szybko. No, rozłożyć tarcze obronne i wypuścić drony. Raz, dwa. Dobra, widać, że trzeba chyba C4 podłożyć. Gdzie ten lamus? Gdzie te lamusy są? Są tam gdzieś nadal, te lamusy? No. Zabiłem dupaków, siedziałem sobie w Warheadzie XD. W Warheadzie, króciutko. Dobra, gdzie się strzelają? Na górze są lamusy jeszcze, tak? Dobra, Bartix i Sniffer, jak wygląda sytuacja? Meldować. Meldować jak... Strzela we mnie na daleko! A wow, ale mnie zabolało mnie to. Muszę się wziąć apteczkę, bo mnie strasznie zabolało. Dobra, muszę tu się skupić na rozgrywce. Dobra! Ej, otwórzcie te bramy, bo nic nie widać. I co? Zamykają, są na blisko. Dobra, otwórzcie jeszcze raz te bramy, musimy ich rozstrzelać jak kwaśne jabłko. Zabiłem gnoja. Raz, dwa z nim. Widzicie? Tak się strzela. Prosto w headshot wleciał chyba. Tam jest personel klasy D. Rozstrzelajcie glamusa. Szybciutko. Dawajcie, dawajcie. Nie oszczędzajcie amunicji nawet. No, rozstrzelajcie gałganek, wie. No i krótka piłka. Dawaj, wychyla się co jakiś czas. Bierzemy go. Dawaj tego pisa. Na miazgę z nim. Dobra, rozstrzelać tego psa, szybko! Chyba się amunicja skończyła.
Trochę mi się to nie podoba. Co zrobić, jak się amunicja skończy w tak brutalnej grze, jaką jest ta gra? Nie wiem. Ale ani trochę mi się to nie podoba. Ale musimy się stąd zawijać, sytuacja jest niebezpieczna. Jak kto by przypuszczał, że amunicja tak szybko się skończy? Ja cię kręcę. Co za badziewie, jak to się robi, jak się amunicja skończy, Abby? Miera. Bez sensu, co zagrać dziś amunicja kończy, nie da się jej zregenerować, bez sensu. No, widać, że jest się dopracowana troszeczkę. Ja cię kręcę, to chyba jakaś... Jak się regeneruje amunicja, jak się skończy? Bo się skończyła mi amunicja. Nie, 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 R to jest przeładowanie, mi chodzi o skończenie się amunicji. No to znaczy, można znaleźć. Można znaleźć? No bo bym... Kurczę, rozegrałbym, spokojnie bym nam wszystkich załatwił, bo miałem dobrą pozycję, tylko amunicja mi się skończyła. No nie, wyszło wam, no przykro mi. A ile pies miał życia jeszcze? Nie mam pojęcia, że przeżyłem. Byłem z jajem. No, no wiem, i ale ja tam spokojnie miałem wszystkich w garści, tam całą czwórkę, co tam biegała, tylko że po prostu amunicja mi się skończyła i tu był problem. No to trzeba było nie marnować amunicji. Tego psa to chyba 1000 amunicji wytraciłem, tak, tak dużo strzeliłem w niego. No, chyba, to jakoś, przykro mi. Chyba jakiś update był wzmocnienie pieska, co nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie, on ma cały czas tyle samo. Nie, nonsens. No, ja tam prawie rozegrałem tą akcję, tylko amunicja mi się skończyła i nie było już po prostu. Ile pies miał życia jeszcze? W ciałach musi. Ja miałem 6 jeszcze. Ile 6 miałeś? No to już było blisko śmierci byłeś. No, ja tam ci kierowałem sytuację, tylko amunicja mi zeszła cała, dlatego tak ciężko poszło. No, słyszeliście o tym, że Harry Potter z premedytacją mnie zabił? Wyłaszaj się skupiać na tanku. Harry Potter już nie jest ulubionym widzem Maybe'ego od tego momentu. Smalane, kiedy Roblox. Harry Potter... No, z premedytacją mnie załatwił. Kiedy Roblox? Dobra. Było pytanie, kiedy Roblox? To chyba do Maybe'ego skierowane było. No, dobra, kogo my tu mamy, przyjaciół? O, Abby też. O, jest Abby, tak? Jesteś Abby? Co? Nie, jest i słynny Abby YouTuber. Abby, wyobraź sobie taką akcję, że ktoś się nawet zapytał, kiedy Roblox, czyli przyjęło się Abby, no. Chyba akcja. Chyba akcja, przyjęło się Abby, co nie? Przyjęło się. Chyba chcą więcej odcinków, tak mi się wydaje. No, nie mogę, mogę się mylić, ale czuję, że więcej odcinków chyba chcą z Robloxa. No. Nie sądzę, Roblox chyba u ciebie w domu. Tak. Gdzie ty, Abby, biegniesz? Może jakąś karabin maszynowy weźmiemy dla odmiany? Co ty na to? No, jakbym miał jeszcze kartę. A wiesz, że dodali teraz kanały wentylacyjne w update'cie, sekretnym update'cie, który dodał Hubert Moszka? Tak, tak. No. Hubert Moszka dodaje co jakiś czas sekretne update'y po prostu i dlatego o takich rzeczach nie wiesz, ale grunt, że ja wiem. No, tak, no. Tak. Dobra, ale będzie, ale będzie śpieszkowo. Ej, no kto to zamknął? Oj, nieładnie tak zamykać Bladeuszowi przed twarzą, nieładnie. No. Jeszcze jeden taki wy... teraz takie prima aprilis robić wczorajszy. Jak prima aprilis, nie, nie, proszę cię, prima... Ej, AB, mam trójkę, uciekamy, AB. Bloody AB, spadamy. A, no dobra, skoro spadamy. O, gluten! Gluten to też jest twój ulubiony widz, AB. Dobra, spadamy stąd. AB, uszereguj widzów od swoich ulubionych do mniej ulubionych. Kogo najbardziej lubisz? No, nie. No. Czekamy. Szybko biegniemy. Go, go, Power Rangers. Dobra, szybko, za AB, on zna to, jak chce własną kieszeń. Szybko, ekipo. AB, przewodni... O, super. O nie, to ochroniarze. Uciekajmy. Ja się boję przychodzić przez testy, niebezpieczna jakaś jest. O nie, strzelają do mnie! Dobra, ej, ej, AB, są ochroniarze! Dobra, rozstrzelajcie tych naukowców i otwórzcie mi drzwi szybko. Dobra, rozstrzelaj naukowców, dobra robota. Dobra robota. No, dobra, dobra. Dobra, króciutko. Nie, to było złe. Nie było złe, tylko było wesołe. No, zwycięstwo za wszelką cenę to się nazywa. Dobra, to tak. Biedny naukowiec, kto ale, ci zrobił? Ale dobrze, że chociaż współpracowaliśmy, dzięki współpracy udało nam się przetrwać. Dobra, na nasza. Dobra, pokażę wam, gdzie jest wyjście, bo pewnie nigdy nie wychodziliście stąd. Za mną. A da się tu eskortować? Czy trzeba uciec? W ogóle ile nas ucieka? To jest chyba jakiś rekord. Nie, bo ja się zdekorowałem troszeczkę, co nie? Tak. Sześciu ucieka, sześciu. Sześciu, a było siedmiu. Przeprowadziłem troszeczkę, co nie? Tutaj. Króciutko. Króciutko. Raz, dwa. No. Ej, no jak dostałem... Ej, wyobraź sobie, dostałem osiągnięcie na Steamie, które się nazywa, uwaga.
Ej, dostałem osiągnięcie, żeby uciec poniżej 3 minut. Easy. No widzę. No pewnie, pewnie nie masz jeszcze tego osiągnięcia, jebi, co nie? No to nie tak, że uciekliśmy wszyscy w tym samym czasie i ja to miałem nie. osiągnięcie jakieś półtora roku temu. Proszę cię, Abi, nie mów hop przed zachodem słońca, jak to się mówi. Kto tak mówi? No dobra, to teraz kiedy już... Tak nie mówi, Bloody. Nie? Nie. Bloody, nie wymyślaj tak. powiedzonek, których nie ma. Nie, no są takie powiedzonka, gluten. Ej, Abi, jak bardzo lubisz glutena? Jest! No. Abi, wiecie, że Abi w następnym odcinku będzie ten? Was sortował od najbardziej ulubionych po mniej ulubionych? Tak jest, Abi. Mówią na niego youtuber bez uczuć. Ale tylko czasami oczywiście. Ach, nie ma to jak no, dobra nie. zabawa. Dobra, Abi, gdzie teraz tutaj? No dobra, możemy iść tędy. Tak, dokładnie. Tędy. Tup, tup, tup. Gdzie teraz, Abi? Prowadź. Gdzie teraz? Dobra, Abi, widzę, że znasz te korytarze. Jak znasz te... O, dobry pomysł, to przekażemy wszystkim. Dobra, szybko, nie. do interkomu! Interkom! Dobrze, że nie widziałeś tego interkomu. Interkom! W drugą stronę, no. To prowadź mnie do interkomu, prowadźcie mnie do interkomu, chodź, szybko. Tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, szybciutko, musimy przekazać całemu światu ważną wiadomość. Tak, ważną wiadomość o Abim. No, ważną wiadomość o Abim. No, trzeba to przekazać. Nie, go, Abi po prostu ja przekazać. Dobra, daj, puść mnie. No, co ty robisz, gluten? Nie rób tego. Proszę mnie przepuścić. Proszę mnie przepuścić. Nie, nie wchodź tam! Ja... Przykro mi! Halo, ja mówię? Ja mówię? Kto teraz mówi? Ja mówię. Kto to powiedział? Mówiłeś, ale no... Nie mówiłem. To nie ja byłem. Ktoś inny to uruchomił. Kto to uruchomił? Kliknąłeś, mówiłeś. Bo było. Ale cały czas trzymałem i się zacięło. Cały czas trzymałem. Ale się stałeś przez chwilę. No. Ale gówno. Nie, no gówno jak masz. No, Hubert, Maćka, to... Ja cały czas trzymałem, więc coś jest tak. Gdzie jest AB? Dobre pytanie, gdzie jest AB? Ej, Bloody, bo ja mam sprawę. No mów, co jest, o co chodzi? Posłuchaj mnie. No dawaj. Gdzie mogę do ciebie napisać, żeby, nie wiem, na przykład podać ci jakiś taki fajny tip na odcinek czy coś? To pisz do AB'ego i powiedz mu, żeby mi przekazał. To zawsze działa. A, okej, okay, bo ogólnie tak sobie ostatnio grałem i odkryłem patent, jak się ucieka z wymiaru nowego i jaka jest metoda. No dawaj, to dawaj, to mów, muszę to, wiedzieć. Jak wejdziesz, jak trafisz do wymiaru nowego, nie? No, to co tak teraz? Tak jak w Garry's Modzie patrzyłeś na ścianę czy na sufit, no. teraz patrzysz na podłogę i na podłodze masz tak jakby kwadrat, nie tak jak te klocki, taki kwadrat. No. W każdym skosie kwadratu masz taką kreskę. I musisz znaleźć taką kreskę, która jest tak jakby, ma taki gruby odcień, jest tak ciemna, że dosłownie no, jest po prostu najbardziej ciemna. I tam jak masz taką dróżkę, taką jakby ten ślad, jakiś skos albo gdzieś w jakąś stronę, i to jest najgrubszy ślad ze wszystkich, to tam idziesz i wtedy wychodzisz. Ja cię kręcę, gluten! Ej! 10 na 10 razy jak to próbowałem, za każdym razem uciekłem. Nie no, gluten, więc... jesteś najinteligentniejszą osobą, jaką znam. No dzisiaj mianuję cię ulubionym widzem Abiego. No i no, pozałatwiane. Chciałem dopowiedzieć Abiemu, on mnie opluł. Chamię. Dobra, wyjdźcie stąd, bo muszę przekazać zaraz wiadomość ważną. Jaką? No o tym, że jesteś ulubiony widzem Abiego i o tym, że będzie robić ranking. To jest bardzo ważne i musi o tym dowiedzieć się cały świat. Dobra, opuśćcie, bo się zaraz coś popsuje jeszcze i będzie ten. Oj. Dobra, pilnujcie wyjścia. Halo! Dobra, halo, mówię? Mówię, dobra. Gałgany, do wszystkich widzów Abiego. Ulubionym widzem Abiego jest gluten, oficjalnie wywnioskowano to tutaj z rozmowy. A dwa, że Abi będzie robić ranking ulubionych swoich widzów, co nie? Bo mówią na niego nieczuły Abi, albo jak to woli, brutalny Abi, no. Będzie robić ranking od ulubionych do najmniej ulubionych. Harry Potter jest na samym końcu, bo mnie zabił, krótko, na temat. No, dobra, kurciutko. Tak? I tylko po to czekaliśmy 2,5 minuty. Dokładnie, a teraz gluten, powiedz mi, czy znasz jeszcze jakieś sekrety, bo to jest ważne. Gluten, gdzie jesteś? Znasz jeszcze jakieś sekrety? Jakieś... Tu jestem. Jakieś... Bo ja ogólnie mów. W tą gierkę krótko i sytuacja jest taka, że w sumie za każdym razem, jak trafiłem do wymiaru zowego, to ginąłem. I w końcu postanowiłem, że będę robić tak, jak robili ci youtuberzy, co odkryli w Garry's Modzie, bo Hubert Moszka mnie poinformował. Ojej, ale rozpiździe! Strzelać z niego! Zabić go na kwaśne jabłko! O, zabiłem! Króciutko! Dobra, tak, sojusz, easy. Z drugiej strony. Dobra, mów, gluten, i dawaj. Sytuacja taka, że Hubert Moszka, bo patrzyłem na necie, bo często trafiłem do wymiaru i zawsze byłem wkurwiony, bo ginąłem. Tak wiesz, że wchodziłem gdzieś i ja takie, dobra, przeżyję, po czym ginąłem.
No i się wkurzyłem i chciałem poszukać w necie. No i wpisałem sobie, jak uciec z wymiaru zowego. I tam były tylko filmiki twoje i Abiego, jak uciec z Garry's Moda. No więc stwierdziłem, że nagram filmik, w którym powiem wszystkim, jak się ucieka w... O Boże, uciekajcie, to potwór! Uciekaj! A dobra, dobra, a dobra, dobra, masz rację. Dobra, no pokaż. Tak, złap nas. Chcę coś, żeby pokazać Bladiemu. No złap nas, no złap nas, no, no złap, no. No dawaj, złap nas, no Sifer XQ, złap nas. I mnie jeszcze złap, dawaj. Dawaj, złapnij, dobra, no pokazuj. O, i teraz patrz. No patrz sobie na podłogę, nie? No, dawaj. Szukasz i mniej więcej wychodzi z tego tyle, że wyjście będzie tu, bo tu jest najgrubszy ślad. Gdzie tu widzisz? Pokaż, pokaż, po czym to patrzysz, po tym... No, tu na podłodze, zobacz. Tu? Tu w tym miejscu, tu w tym tu, gdzie stoisz? Tak, no zobacz, stajesz na środku i patrzysz na kamień. Faktycznie jest. Na te ślady. I tutaj jest taki... najgrubszy taki jakby odcień, to tędy przechodzi. No dobra, wyjdźmy, teraz wróćmy. I wychodzę. Nie? Chyba się nie udało, Guten. No to wyszedłem sobie. No i tym wesołym akcentem kończymy pierwszy odcinek z SCP Granie z widzami łamane na rozpierdol. Dobra, elo. Hello.